No i jesteśmy z powrotem. Już byliśmy tam, byliśmy przy bramie, przy wejściu. Prawdopodobnie to wejście jest z tamtej strony, o tak jak ja. Tam już byliśmy, zrobiliśmy kilka zdjęć przy wejściu, a tutaj teraz właśnie wracamy do tego terenu. To jest cała osada. Taka tylko kawał drogi tym chodnikiem. No, to nazywałem chodnikiem, ale to jest taki mostek właściwie drewniany, bo to są tereny mokre, podmokłe wszystkie. I taki krajobraz jest dookoła. Tu jest woda nawet cały czas. Nie powiem, że bagniste takie tereny. Ale już blisko, blisko, blisko. Z powrotem. Czyli teraz prawidłową trasą idziemy. Tu miejsce, parking rowerowy, czyli można po tym moście, można na rowerach jeździć. A tutaj jest ta tablica, którą już myśmy wcześniej oglądali. W kilku miejscach jest ta sama tablica. A tu jest narew. Odnoga rzeki. Narew. I tu wchodzimy tak jakby na teren zamku. I jeszcze raz tą architekturę. Tutaj te obiekty. Tu chyba ktoś tam mieszka. Tu są toalety nawet po prawej stronie. Czy tu, czy tam, tam dalej. Tam po lewej stronie są toalety. Tak, tam. To już. Myśmy oglądamy, zrobimy znowu kółeczko tutaj dookoła. Pokazać. A tu pop. Znowu zaraz zakaże mi fotografować, ale już mamy tak mniej więcej. To co jest, jak chcesz posłuchać popa, to może mi podejść, ja to już wyłączę. Akurat otworzę. Tak? Tu jest święcona woda. Podobno. No i odwrotny kierunek. A mogę pokazać, no tak, żeście poszli, ja tu wam zwołałem, była większa grupa tego. Mogę wam pokazać, jak później ten moście wicefrony biorą. Słyszysz? Tak, tak, dobrze, ja nie będę fotografował popa, tylko... Nie popa, tylko brata, nie popa. Brata. Z daleka jesteście. Tak, ja jestem z Syrii.
Witam. Serio, ale tak po polsku mówię? No już ileś tam lat tak jestem. Ale proszę tutaj mnie to nie fotografuj. Jak to nie, nie, ja już nie, już kieruję tam, nie, tylko, tak, proszę bardzo. Tylko chodzi o to, że... W Polsce odjechał. Aha, w Polsce, no tak. W Polsce no. Się ożenił, w Polsce pracował. Idziemy za bratem. Zobaczcie. Proszę bardzo, chodzimy do środeczka, fotografujemy tutaj. Ta cerkiew została wzniesiona w 2010 roku. W 2010, tak. Tam przez ten most, to myśmy przeszli do końca. Tak. I tak jakby od początku... Tam z powrotem się proszę to płatno naprowadzić przez Polgę albo od rynek. Tak. To Syria, to pewnie tam Bagdad, Aleppo tam bombardują, nie tam bombardowali Amerykanie. Aleppo, Damaszek. Zniszczyli to Aleppo jeszcze, co tam jeszcze zniszczyli. Akurat Aleppo. Aleppo, Damaszek, tak, ja Aleppo. Jestem z Aleppo, tak. To Amerykanie tam bombardowali, tak? Tak, tak. To Żydostwo. A mówią to niektórzy, że to Rosjanie. Nieprawda. Rosjanie ja pomogli, też, Rosjanie nie, pomogli nie, dopiero jak Rosjanie weszli. Tak. To dopiero odżyła tak. Sobie, już 70% tak. Terenu to już było w rękach. Ale to chrześcijanie i prawosławni chrześcijanie, nie tylko muzułmanie. Tak, jest tam wybrać. najstarsze kościoły. Tak, Syrii to są starożytne kościoły. Magula. Antiochańska cerkiew to jest. Antiochia to jest kościół syryjski. To jest syryjski ten zjazd. Tak jest. Ten antiochański. Tak jest. Ale ludzie to w Antiochii czy tego? Nie, Antiochia okupowała, w tej chwili okupuje Turcję. Turcja. Natomiast arcybiskup Antiochii, patriarcha Antiochii jest w Damaszku. On jest tak, moim przyjacielem. Tak, jest moim przyjacielem. Ja mam z nim zdjęcia nawet. No tak. I ten on urzęduje w Damaszku w tej chwili. Natomiast Antiochia jako miasto, jako teren, Francuzi oddali po I wojnie światowej oddali Turcji. Otomanczykom. Siłna papieczyni na popieczeniu zapadnych rozbiegów. Zgłasni? Zgadzacie się ze mną? Tak, nie. Tak. A pan za rosyjski? Tak, to znaczy. Siłna popieczeni zapadnych rozbiegów. Prawiciel Ukrainy, ten jak on, ten, jaki ten błazen, ten pajac Zeleński. Zeleński, to przecież na stojaszczy Jewryj. To ja przecież tłumaczyłem. Tak, on ma paszport izraelski. Ja tłumaczyłem. Nie ruski, nie ukraiński. W niedzielę byliśmy w Rejowcu, a tam syn... Rejowiec fabryczny, tak. Akurat jego syn tam przebywa. No. No i tam spotkałem Ukraińca, który mówi, że stracił nogę właśnie wskutek wojny. Tak. Na tym. I tak coś na temat, że to Putin, ja mówię, nie Putin. To nie Putin. Putin. Ja mówię, to Jewryje. Tak, oni. Jewryjska robota. Jewryjski, no, tak. No co mówicie? No to jewryjska robota. Oni co? Amerykanie chcą mówić, co ty Jewryjska, co cały ty mówił, to całkiem zabić. Nie chciał wierzyć. Tu i chodzi tak, obali ten system, który właśnie tak się mówi, ten socjalistyczny, co? To teraz trzeba prawosławie zniszczyć. Tak, i to chcą, ale oni na to zależy, żeby prawosławie zniszczyć. Mało tak, tego, oni chcą Rosję ogarnąć. Tak, i Rosję, tak. Przecież bogata. Dobrze, to jesteśmy tego samego zdania. Po tym, czemu nie winować. Tradycje, kultura i tak. Już zniszczyli Indian 200 parę lat temu, bo przecież dopiero powstał Stany Zjednoczone. No to tak. Tak samo te kolonie, weźmy na przykład, to kto wyniszczył? Amerykanie czy tam ci kąpi, wyniszczyli Indię tego.
A na przykład weźmy ten ludów Azji, tam tych Baszkiry, nie Baszkiry i tam Ewenkowie, różnych tak jeszcze jacy tam byli tego Kałmuki tam i co inne tego. Te na nasolności były, przetrwały te narody, tak? Przetrwały, nie byłyby niszczone, tak? No, inna sprawa, że to tamtie, inna kultura, a oni potrafili walczyć. Tak, tam ci wyniszczyli właśnie, a tam ci wyniszczyli Indian. Tak. Skoro posłusznica, to znaczy ta ikona, to były napisane na Afonie tej ikony. I wierzono tymi afońskimi monachami. Piękne. A to jest kazańska ikona Bożej Matki. Znacie to te... Taka historia to jest tego, że ta ikona Matki Bożej Kazańskiej, jak znacie historię? Matka Boska Kazańska. Kazańska ikona Bożej. Ta ikona przyczyniła się do wyparcia Polaków z Moskwy w 1612 roku. Wiecie o tym dobrze, tak czy nie? No. Okres smuty, smutny w Rimie, tak? Tu za ty zostały do Polaków zostały przekupane. I ja mówię, niech sobie zapamiętają dokładnie te dwie daty. W 1612 roku, mówię tutaj zwiedzający, mówię, zapamiętajcie sobie dokładnie te dwie daty. 1612 i 1812, bo to wojny napoleońskie, a sytuacja powtórzyła się 200 lat później. Zapamiętajcie sobie te dwie daty. 1612-1812, kiedy dwukrotnie porażeni, tak, porażeni klęską, niesławnie, chlubnie zostaliśmy stamtąd wyparci jako najeźdźcy, powiedziałem im tak. Ale nie zauważyłem, był jakiś taki patriotyczny niesmaczek, cokolwiek tego przez... Ale jak ludzie tak, było, tak, oglądają lat, telewizję tak. I mają naładowane o, to tak naładuje się, teraz ta telewizja to tam nic innego. I nic ta historia nas nie uczy, niestety, nic. Tak. Nic. A teraz wspieramy tych, którzy... Banderyzmu, który tutaj wytępił Polaków i jest rok banderyzmu w tym roku, w tym Ukrainie, a my jeszcze pomagamy. Bo Stalin źle on to zrobił, raczej nie tak, to jest za Stalina. Prosimy bardzo, bo niepotrzebnie do Ukrainy przyłączono tą Ukrainę Galicyjską, ten Lwów, Ternopolis, ten Poranki, tego, to niepotrzebnie. Bo mogli ten cały Lwów tam w Polsce oddać i tego i byłby spokój. A teraz to tam banderyzm i co tylko te... Prosimy bardzo. Tak, jeszcze te lwi przy cmentarzu. Dzień dobry, zdarza Państwo. Ze Szczecina. Ze Szczecina. No tak, tak chciałem powiedzieć. Słynna piosenkarka bitowa z lat 60. Helena Majdaniec. Mówi wam coś, tak? Oczywiście. Że była wyznania prawosławnego. Ze Szczecina, jest, była? Tak. I jest pochowana na... w prawosławnym cmentarzu. I jedna z tych siedmiu dziewcząt, tych szczecińskich Filipinek, Janibabki, Filipinki, też była prawosławna. To wiecie o tym, bo to była Greczynka. To trzeba. I teraz jest taki tam teatr lalkowy, Pleciuga. Jest, to prawda. To jeden z pracowników teatru Pleciuga, tego lalkowego, pochodzący z Białegostoku, Krzysztof Tarasiek. Mówi wam coś? Tak, znamy nazwisko. Prawosławny, z Białegostoku. A dzisiaj u nas w Szczecinie właśnie jest wielkie otwarcie takiego teatru letniego, właśnie imienia... Heleny Majdaniec, tak. Tak, tak. Ale jeszcze trzy królowe, niestety jeszcze trzy. Królowe polskiej bity nie żyją. No, to jak i Helena Majdaniec, Karin Stanek czy Katarzyna Sobczyk. A te przemiobozy, może pamięta pan te przeboje? No, ja. 60. Tak. On się urodził na tych przebojach. Tak? Ja się urodziłem za Bieruta. Za Gomułki. Który rok pan jest? 51. On no to 4 lata młodszy ode mnie, wiesz, 407. No siostrę mam troszeczkę starszą. No tak. Tak? No, no to proszę bardzo, też wychowana. Na tym big bicie lat 70-60, tak? Za Bierota urodzony, za Gomułki chodziłem do szkoły, za Gomułki. Ja pamiętam jeszcze pogrzeb Stalina, kiedy jeszcze w atramencie moczono tego opaski i tu zakładamy. Proszę o zaczekanie, że pójdziemy do drugiej cerki. Zdjęcie, sprzęcik w ruch. A, może sprzęcik w ruch, proszę bardzo.
Tylko proszę mnie nie fotografować, małpą jestem, to... Ale prawosławne cerkwie są przepiękne. Przepiękne, bo nie ma żadnej abstrakcji, takiej durnej, bzdury, niepotrzebnie takich nowoczesnych. Wie ale, pani, jak te kościoły obecnie buduje, jak obecnie kościoły, proszę? Nie? Ten przepych w złoceniach występuje. To wszystko, no ale jaka to jest kunszt, jaka to jest to, to naprawdę to dzieło sztuki. Była pani w Szukraczu? Byłam. Muzeum ikony. Ikony. Tak, tam jest. Wszystko naprawdę, te ikony tego... Ale to wszystko i taka i symetra, to wszystko te rzeźby, wszystko te złocenia, piękne, tam naprawdę, prawda. A nie jakaś tego, a nie jakaś abstrakcja. W Bochonikach też byliśmy. Ja to tam Kruszyniana, to czy jest to tam, potrafię wsiąść samochód w niedzielę jechać na dobre jedzonko do Tatarów. No tak, a pan to gdzieś tutaj? No okolic Warszawy. A, to ma pan bliżej. To jest okolic Warszawy? No Sulejówek konkretnie. A Sulejek Miłosna. Z czym się ten Sulejek kojarzy? Ze zbrodniarzy. Co? To. Ze zbrodniarzy. Ja tą aleją nie jeżdżę, od kiedy tam przeniosłem się. Tak? Tam zbrodniarz mieszkał jakiś. Tak. To wiem, o to. Moja właśnie tego to w okresie międzywojennym. Rodzina mojej matki, szczególnie moja babka, to była za tej faszystowskiej, dyktatury Piłsudskiego, była więziona i w Brezie Kartowskiej, i w Twierdzy Brzeskiej, w Brzezie Kartowskiej. W Twierdzy Brzeskiej to przesiedziała tak. Z Witosem Mikołajczykiem. Zaraz. Mostem. Korfantym. Tak. I Ratajem. Przesiedziała. Rataj. A potem jeszcze w Rawiczu. To jest w Wielkopolsce. Z Buczkiem, z Nowotko, Ornalską przyjechała. Tak. Taki był reżim, ta sanacja, tak? Przecież dlaczego ja mówię o nim jako zbrodniarz? No pewnie, że przecież to zbrodniarz, ja. Wtedy, kiedy były decydujące chwile walki o Warszawę, to pojechał do kochanki. Do Częstochowy. I z kochanką do Częstochowy na Chrzciny. Tak. Wiem dobrze. A później jego ludzie wymordowali tych dobrych generałów, którzy... Tak. Dzięki którym... Tak, jeszcze był carski generał, tak, którzy się w polskiej niewoli znaleźli, tak. To jest z tej wojny 20. Poseł Żeligowski poszedł, ta wojna w 20 roku to była niepotrzebna, bo Polacy zaczęli. Wjechali pierwszym tramwajem do Kijowa wjechali, a Żeligowski poszedł do Wilna, tak. To przecież tego Tuchaczewski ruszył. Proszę bardzo, chodzimy tutaj. No proszę. Kamień. Mamy. No co? To spadnie. Nie, może. Może nie umie po polsku. Tak, bo Polacy zaczęli szczelić tą wojnę w 20 roku. Po co im tam był kij potrzebny? Czy te dowiny? Ale to właśnie Polacy. No. To wszystko pod dyktando City of London. Tak. Anglosasi. Tak, no dyktują. No to, że dostał Jewrejewką rządzić światem i... To jest kto jest z niewoli Ilian? Właśnie Anglicy. Proszę bardzo, jest zainteresowany zwiedzaniem czy nie? Plecaczkiem się uginamy, tak? Nic nie zrozumiemy, no bo jesteśmy głusi, albo nic nie zrozumiemy, co? To nie moja bajka, to nie moja religia. No to po co tego się... Przyjąłem w ciekawości, zobaczcie, bo to jest... No to dobrze. Przepraszam, ja... Ustka, tak? Jak? No chłopie, to mogłem coś tam wielu tego dać. Ta religia, a ja jestem, muzułmaninem, proszę pana, i odwiedzam, tak. I co, to pana religia jest zupełnie inna? I szczewików zaś nie zdjął, nie no. Tak. A i w Losta, nie? A skąd pobiesz, skąd? Ze Śląska, skąd? Jest Chorzowa. Wy jesteś z Chorzowa, ty Mikski. No, z Hindym był, chłopie. No, zajebiście. No to mógłbym zaś pogodać, tylko zaś galopy, weź się zaś te hołsy dupsze, nie? To mógłbym zaś pogodać. Ale ja sam na kole przyjechał. No, wy się kole przyjechał. Ja. No to będziecie rowery w nas odjechać. A co pop sam robi? Czemu tam na do nas nie idzie? Bo nie jestem z tego, tylko że uczyłem się Gwary Śląskiej, Śląskiego przez 8 lat i się nauczyłem. Chłopie, mogę wam coś powiedzieć. No muszę teraz. Oni to rozumieją, nie rozumieją tego. Nie.
Nie jesteś zlicze, nie róbcie, bo nie, bo wam do życia nakopia. Dobra, nie, okej, nie, okej. Tam zdjęcia ma dobre. Nie, paru się nie dobie. Dobra, to ci nie śpicie, tam wadzi coś, nie chcecie tego. Proszę zaczekać tam. Dobrze, czekamy. Czekamy, bracie, czekamy. Idziemy do drugiego kościoła, zaraz nasz brat nas tam zaprowadzi i opowie tam coś. Ale... Zajebiście. A co to jest za rzeka tam? No przecież nie Bojnerka, nie Rafa, nie Bryna, nie Narew. Nie Odra. Narew. Niech mi po mnie godzą, że po mnie mieszkał na Śląsku, się urodził. Akcent się nie idzie na uczuć. Ślązak idzie tutaj i mówi, że nie wchodzi tam tego, bo on ma inną religię. Jak są, czasami trafiają tacy dziwni ludzie, także. Jakie ulice? Paliska, Radomska, Kopińska? Te szemrane uliczki? Też, ja na tej szemranej mieszkam. Tak? I tam jest muzeum Iszan. Tak, to nie widzę. A nie do Lechowska, tak, w tej byłej przepowni, tu za Wawelską, tak? Tak. A skąd ta Kopińska się wzięła? Od hali Kopińskiej, bo tam jest. Bo tam jest akademik. Akademik, tak. No. Bywałem tam w tym akademiku. Radomska, Kaliska, Radomska, tutaj. Tak. Starej Kotłowni z muzeum Ikon. To w tej przepowni, tak. No to Lelechowska, to jest polskojęzyczna cerkiew, którą prowadzi obecnie ojciec Gennadij Paprocki. On poprawia, a chórem prowadzi Anna Czerewacka. Wiecie o tym, tak? Nie. Nie byliście w tej cerkwi tam? Ja się tam mieszkam, ja ciągle się tam wybieram i teraz się... No jak tak blisko tego? No trzeba koniecznie się wybrać. Tak, no. Kiedyś tam w okolicach tam się bardzo często kręciłem. Ale to jest jedyna w Polsce polskojęzyczna cerkiew tego. Ja mieszkałam na Trojdenach. No to chłopie, jaki Rodrzej chce się coś tak widzieć. I do Sosnowca. Nie, do Andrzejku nie. Do Sosnowca by się tego, jest cerkiew. Naprzeciwko sklepu. Tylko byście musieli mieć paszport. Akademia Medyczna Fabryczna. A druga cerkiew się znajduje w Kędzierzynie Koźlu. W Kędzierzynie, ja? W Kędzierzynie Koźlu. Też została parę lat temu parafia prowadziła. Fajnie, a Andrzej Kukaj, w Kiermecu? No wszystko tu koło stacji. Koło stacji, na Barchowie, ja? No. Dobra. Ja tam Barchow zaraz pisać, bo widzicie tego tu zaraz pierwszy. Ja. Ulica Kilińskiego tam. Aha. No. Teraz się krzyży na Śląsk, do nos. No. Jaki tam zroba miejsce. Dobra, no to jedziemy. Panowie jeszcze tego, panie też. A wy byliście, to ty nie byliście, no to idziemy, no to proszę bardzo. No. A wy sam chcecie, to tam trochę fajnie, nie. No, tu jest większy. Proszę bardzo, wchodzimy tutaj do tego, do świątyni. Robimy, że tylko proszę, mieli nas tutaj braci nie fotografować. O, jesteśmy. Pięknie. A jak zauważyliście, pięknie. Ten rowerzysta, przepraszam bardzo, to są ikonki tego. Aha. Jak zauważycie, że ten rowerzysta tak, jak to się mówi... Godo.
Nie. Taki był zaś niezatrzymany, to my mówimy. A, wiecie, co tak. znaczy, nie? Trochę, no, proszę tak. bardzo. Nie sumoszedszy, ale blisko. Tak, no, niezatrzymany. Nie, no, myśmy tego pana wczoraj też spotkali. Tak? Tak. Tego faceta? Tak. Tego, troszeczkę taki spierdolony. No. Puchła. Puchła. No, bo to 30 złotych, 20. Proszę bardzo, tutaj tak zainteresowałem. To jest drugie wydanie, ale to pierwsze wydanie było bardzo takie, dlatego że były ryciny, a tu nie ma rycin. Ładna treść. Treść, treść, ale ryciny też by to pomagają. Proszę. Pięknie. A bywam na takich spotkaniach właśnie, gdzie żyje Ziemba, to Czerniak, Jaśkowski i inni naturoterapeuci. Ta cerkiew, która się tu znajduje, została zniesiona w 2014 roku, w tymże dniu 1 grudnia 2016 roku, pożar zapalił Krzysiu Bożon, najbliższy ikonostas, który teraz obecnie teraz w tym roku w maju wrócił do domu z renowacji ikonostas. Ikony znajdujące się po obu stronach, tak, ikony znajdujące się po obu stronach współczesnych zostały napisane w Szkole Ikonopisania w Bielsku Podlaskim, jest to jedna szkoła w Polsce na zasadach dwuletniego policjalnego studium zawodowego. I tu w tej cerkwi, jak nazwanie, to pod wezwaniem Pokrowa Bożej, znaczy Matki Bożej, opieki Matki Bożej, tu w tej cerkwi modlimy się tutaj, każdą niedzielę, w każde święto jest sprawowana liturgia o godzinie 10. Gdzie jest taka frekwencja obecnej wiemy, no to do tego tego sobie względu od 70 do 130 do 150 osób. Tak. Proszę bardzo. No i sprzęcik, już fotografowałeś, nie tak czy nie? Tam mamy ziółka pod okiem, kto tam zainteresowany jest, to prosimy bardzo. Próbuję, bracie, omijać cię cały czas w fotografowaniu, chociaż jesteś fotogeniczny, wiesz, i typowy taki. To pan mówi, że pan jest muzułmaninem, mahometaninem, muzułmaninem, że chrześcijanin, bo tam to są chrześcijanie, prawosławni chrześcijanie, oczywiście, przecież, chrześcijanie. Przecież Jezus teraz... Chrystus urodził się w Syrii. On był Aramejczykiem tak jak ja. On był Aramejczykiem. I teraz co chciałem jeszcze powiedzieć? Żadnym Hebrajczykiem. I teraz co chciałem powiedzieć? No to już to jest teologiczne, to się na ten temat nie będę się spierać tego, ale to chciałem powiedzieć. Jeżeli w Europie to chrześcijaństwo ortodoksyjne, tego wschodnie, przetrwało. Przetrwało te Bałkany, całe Grecja, tak. Te wszystkie narody, Bułgaria, Serbia, Macedonia, Czarnogóra, Grecja. Te narody przetrwały w niewoli tureckiej, tego się przetrwały. A weźmy na przykład tutaj na Bałkanach, Chorwacja, Słowenia. One kiedyś były prawosławne, chrześcijańskie były, ale jak dostało się pod panowanie Austrii, Habsburgu, zostały te tereny skatolicyzowane. Tak, tak. A tutaj te tereny tego pod islamem się przetrwały. I mówili prawosławni tak, lżejszy turban niż papska mitra. Tak. Loki turban. Tak, tak. I tu właśnie przetrwało to. Tak. Chrześcijaństwo ortodoksyjne prawosławie przetrwało na Bałkanach. Dzięki właśnie islamowi tego przetrwało. No u nas w Syrii się nie mówi w ogóle o religii. A Niemcy zniszczyli prawosławie w Chorwacji i Słowenii. Tam na Bałkanach. Tak. Zaraz, to 8 złotych, tak? To, nie, to będzie chyba 16, to będzie 3, to będzie 19, to ja dam 20 i będzie... To się nie będziemy za to wspierać, tak? Jak to się po prostu my z kimś złotkać, to się nie będziemy wadzić, nie? Jak to się... Dwie, tak? Tak. Dwie, to są... to jest 32. Tak, co chciałem powiedzieć? Dokładny przepis znajduje się wewnątrz opakowania. Ja tam jeszcze tego nic nie próbowałem. 32, 8 zł, tak? Tak. Wydajemy. Tak, to ja 10. Ile to? 10, tak? 10. 10 zaraz tutaj jest. Nie ma 10, wydam się.
Proszę bardzo, co to jest 32? Bo 32, tak? No 32, tak. To jest zainteresowanie, będą myślać te książki z biblioteki, a miotkiem jest zainteresowanie jakiekolwiek, czy nie? Miotki? 32 to 18 wydajemy, tak? Co? No to 10, tak? Zaraz, nie wiem. No, 10? Proszę jeszcze się nie rozchodzić, panowie, jeszcze chwileczkę. Tak jest. Tu jeszcze, proszę jeszcze chwileczkę, tu jeszcze przyjesz się wróci, nie chcę coś tam wam powiedzieć. To co, jest pani zainteresowana? Tak myślę. Pani tu będziemy się zrobić. Teraz ile to miałem 10, tak? Pięknie, pięknie to jest, naprawdę. Ten kościół został wybudowany w 2012 roku, tak? Czy 14 roku? W 14 roku, a w 16 roku spalił się i pożar był i znowu został odbudowany. Także pięknie. Na tym chyba skończymy tą relację tutaj. Pozdrawiam was wszystkich. Próbowałem ominąć brata, a nie fotografować go, ale no cóż tam, kamera moja była trochę czasami niesłuszna i jakoś tak mi zdradziła, dlatego no kamerę wyłączam za chwilę. Na razie.